Witam wszystkich. Witam. Dzień dobry. Dzisiaj mamy 16 stycznia 2022. Jest dzisiaj niedziela. Teraz witam wszystkich na streamie licznie zgromadzonych. Będziemy zaczynać, bo to jest jeden z tych tygodni. Kończy się tydzień, jeden z najważniejszych tygodni. Ja w ostatnim streamie w piątek mówiłem, żeby podnieść wagę tych wszystkich wydarzeń, co się stało w tym tygodniu. Bardzo ważne wydarzenia, czy to decyzja sądu, czy to wypowiedzi pana Powell w kongresie podczas jego przesłuchań, które miały zatwierdzić jego nominację na szefa Fedu, tych decyzji, tych wydarzeń. Kirsten Sinema tak dużo czasu poświęciłem jej w ostatnim streamie. Jej wypowiedź w Senacie, krótka, bo krótka, niecałe 5 minut, ale tak treściwa i ustawiła praktycznie całą scenę polityczną, w moim mniemaniu, do następnych wyborów, czyli w listopadzie 2022, skąd mi ta dziewiątka wyszła, ale że to wszystko jest bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne i tych pytań trochę nadeszło właśnie w tym temacie, co oni mogą zrobić, tak? A do tych pytań dojdziemy na pod koniec, ale w sumie chciałbym zacząć od tego, że wczoraj Trump był w Arizonie, tak? Wczoraj był Trump w Arizonie, na miasteczku, w sensie Florence, Arizona, było rally, duże rally, było pierwsze rally w tym roku, rally, czyli wiec wyborczy. Ludzie ustawiali od samego rana się w kolejkach, żeby wejść na wiec wyborczy, żeby zobaczyć Trumpa, posłuchać jego. Było dużo ludzi, musiało zawrócić, nic nie starczyło. Także słowo sukces nasuwa się na całe te jego pierwsze wiec wyborczy i to jest bardzo ważne. Tych wieców wyborczych w tym roku będzie dużo, dużo więcej. Ja wbrew pozorom wcale nie zamierzam zbyt dużo czasu poświęcić na ten, na to, co on tam powiedział, bo w moim mniemaniu on tam zbyt dużo nie powiedział takiego, co ja wcześniej nie słyszałem i dlatego nie będę zbytnio komentował, bo ja potrzebuję coś więcej, a nie to powtarzanie tych samych rzeczy. Jedno, co mnie się wybijało w tym jego przemówieniu ponad wszystko, to fakt, że ja jestem na ten moment przekonany, że on naprawdę zamierza wystartować w następnych wyborach prezydenckich, że on chce to zrobić. W tym momencie to jest jego cel. On wszystko to robi, wystartować w tych wyborach. Także tak ja czytam te jego wypowiedzi, to jego przemówienie i całe jego ruchy, i całe jego akcje. Teraz pytanie bardziej na tej zasadzie nie, czy on chce wystartować, tylko czy jego zatrzymają, czy użyją jakichś prawa, czy jakichś oskarżeń kryminalnych, czy zajdzie jakaś sytuacja, żeby go w ten czy inny sposób zatrzymać. To jest jedno pytanie, które w tym momencie pada. Czy jego zatrzymają, bo on wyraźnie chce startować w wyborach prezydenckich. To ja wczoraj wyczytałem w tym jego wiecu wyborczym w Florence, Arizona. Okay? I tak to zostawię, nie będę rozwijał tematu. Tych wieców wyborczych Trumpa w tym roku będzie dużo, dużo więcej i będziemy wracać do tego, co on mówi częściej, ale w tym momencie chciałem powiedzieć kilka słów na temat Jerome Powell, bo to jest istotne. Tych analiz się pokazało kilka na temat jego wystąpienia w Senacie amerykańskim, w środę chyba on tam się pojawił. Ja mówiłem na ten temat, pisałem dość dużo i wczoraj zrobiłem wpis osobny na moim Facebook i na Miwi właśnie w tym temacie, tak, bo ja też sobie przesłuchałem tą jego wypowiedź, przesłuchałem sobie nawet kilka razy, tak, i ja tu puszczałem nawet niektóre klipy, co on tam powiedział. Bo to są ważne momenty, tak? Jak to jest w tym momencie jedna z najważniejszych osób na tej planecie, Jerome Powell, tak? To jest ten człowiek, który naprawdę bardzo dużo może i należy jemu się bardzo blisko przyglądać i słuchać go bardzo, bardzo uważnie. Ja go słucham i go bardzo się mu przyglądam i zwracam uwagę kilka razy na ten temat, że on zamierza taper, zamierza podnosić stopy procentowe. JP Morgan wyskoczył ponownie, że już nie będzie 3 czy 4 podwyżki, tylko nawet będzie 6 czy 7. Ja o tym mówiłem, o tym pisałem. No i teraz ta mała taka moja analiza, którą ja wczoraj
przytoczyłem na moim Facebooku miły, nie? I ja to muszę w tym momencie skorygować tu kilka rzeczy, nie tylko tą jedną najważniejszą, tak? Ponieważ od tego momentu, jak Powell zapowiedział wszystkim, że zamierza taper i podnosić stopy procentowe, to mija w sumie już wiele, wiele tygodni. Już my mówimy tutaj, on to zrobił, chyba to była połowa listopada, jak on pierwszy dał sygnał, że zamierza taper, tak? To była taka jedna wielka zmiana, co ja mówiłem, ta jedna wielka tektoniczne przesunięcie na świecie finansowym, tak? Że oni wreszcie przestaną drukować pieniądze, tak? Oni się wycofywują z rynków, oni już nie będą wspomagać rynków, tak? To było to tektoniczne przejście. No i teraz, od tego momentu rynki zareagowały. Rynki reagowały, było kilka sesji, gdzie widzieliśmy wyraźną reakcję rynków, że rynkom ta decyzja się wyraźnie nie podobała. I Powell to odnotował. Powell na to zwrócił uwagę i w tych jego wypowiedziach jedno, co ja mogę wyczytać, że on nie dopuści do tego, żeby była reakcja giełdy na tyle silna, żeby doprowadziła do recesji. Tak? Tak ja to czytam, dlatego wsadziłem wczoraj ten artykuł na Facebook i na Miły, że to Powell mówi, to nie ja mówię, on o tym, widzę sobie, że on bardzo dobrze zdaje sprawę, z czym ma do czynienia, to nie, że on nas tu bajeruje czy kłamie, on sobie zdaje sprawę, że jeżeli Fed zbyt agresywnie będzie walczył z inflacją, czytał, podnosił stopy procentowe, jeżeli Fed faktycznie będzie podnosił te stopy procentowe, to doprowadzi do recesji. I z tego, co on odpowiadał w Senacie na te pytania, to on nie dopuści do tego, żeby była recesja. A, czyli co to oznacza? Oznacza to, że Fed po prostu, on tych stop procentowych nie będzie podnosił. A, on tych stóp procentowych po prostu nie będzie podnosił. I tyle w temacie. No, czy on podniesie je raz czy dwa razy? Najprawdopodobniej spróbuje. Ale musicie patrzeć na to, ta gra polega na tym, że tak jak na przykład ta inflacja, dane o inflacji, myśmy się dowiedzieli w środę, tak? A co to była środa? To był chyba 12 styczeń. Oni o inflacji już wiedzieli, nazwijmy to tydzień wcześniej, 2, 1 stycznia, oni już znali CPI za styczeń, za grudzień. Oni wiele informacji mają wcześniej. Oni praktycznie wszystkie informacje mają wcześniej. Oni publikują te wszystkie dane gospodarcze, które napływają z gospodarki amerykańskiej, oni na tych danych siedzą, to oni często są z tyłu za tą całą maszyną, która uwalnia te wszystkie informacje. Czyli taki szczegół, na przykład dane inflacyjne, oni wiedzą dużo wcześniej. I tak jest ze wszystkim. Tak? Oni są w stanie przewidzieć ruchy giełdy dużo wcześniej. Tak? My tylko reagujemy na dane i reagujemy na giełdę. Oni na tym, nazwijmy to, oni są ojcem chrzestnym tej całej akcji. I to, co Fed powiedział, to, co Powell powiedział w Senacie, że on nie doprowadzi do recesji, to ja to czytam w ten sposób, że oni w pewnym momencie będą wiedzieć, jaka będzie reakcja giełdy. I oni nie dopuszczą do tego, żebyśmy widzieli jakąś konkretną korektę, konkretne ruchy na giełdzie, czytaj konkretne reakcje na giełdzie. Oni po prostu do tego nie dopuszczą. On dobrze sobie zdaje sprawę, co to oznacza przede wszystkim. Bo tak zwana recesja to jest takie słowo, można powiedzieć, bardzo delikatne. To słowo w sumie nie odzwierciedla tego, co to dokładnie oznacza recesja, bo recesja to jest takie fajne słowo, o, będzie kolejna recesja. No, my tu mówimy kompletny upadek systemu, to zapoczątkuje tego rodzaju recesja. Bo jak każda inna recesja musi się od czegoś odbić. Zawsze musi spaść do pewnych poziomów i się odbić. To jest to, co ja starałem się zawsze wcześniej mówić, że tu wszyscy mówią o jakiejś tam korekcie 10-20%, a później jak gdyby to wróci do normy. Ja zawsze zadaję pytanie w tych sytuacjach, okej, a co spowoduje to coś, że to się zatrzyma, te spadki, tak? Bo to się gdzieś muszą zatrzymać i to muszą być konkretne powody zatrzymania tych spadków. I Powell o tym wie, że tak zwana recesja, jak już się zacznie, to nie będzie miało końca. Te całe powietrze po prostu zejdzie z tych rynków, a tego jest naprawdę bardzo dużo. Tak jak mówię, to są te największe pytania. Jak głęboko ta giełda potrafi spaść? Ja to starałem się mówić. Dla mnie to jest ten minimum 70%,
70-75, tak? A tu wielu ludzi mówi 80-85, czy nawet 90%, tak? Czyli my mówimy koniec istniejącego systemu i Powell o tym wie. Dlatego po prostu on nie chce dopuścić do tej recesji i on może spróbować jakąś tam jedną czy dwie podwyżki. Tak jak starałem się tłumaczyć wam wszystkim, że jest tu kilku ludzi, którzy nawet twierdzą, jak Kyle Bass, i ja wymieniałem te nazwiska troszeczkę tych ludzi, nazwijmy to, którzy trzęsą rękami, którzy twierdzą, że tak, że Fed może podnieść stopy, może nawet to będzie 3 czy 4 razy, może nawet 5. Ale w pewnym momencie tak, to doprowadzi do recesji i to i będzie problem, tak? I to będzie problem. No i to jest tak, wszyscy teraz tak kłócą, ile tych podwyżek oni mogą zrobić. Moim zdaniem, tak jak mówię, ja obstaję bardziej przy moim, a moim zdaniem 1-2 max. Czyli jak w marcu rynki już wliczyły jedną podwyżkę, czyli w maju, nazwijmy to, będzie druga, czy w czerwcu, czyli to jest ten okres, co ja mówię, między marcem a majem, może czerwiec, najprawdopodobniej kwiecień. Po pierwszej podwyżce, jak już do rynków dojdzie do tego, że tak, mamy pierwszą podwyżkę, w tym roku będziemy mieli 4 podwyżki, bo tak Fed zapowiedział, w następnym roku mają być kolejne 3 czy 4, 2,24, kolejne 3 czy 4, czyli w tym momencie to już się nie kończy, tak? Kasa ucieka, kasa będzie bardzo, bardzo droga. Cena, żeby zrobić pożyczkę za dom czy samochód, że to wszystko jest jeden wielki hamulec na gospodarkę. Czyli po prostu zobaczymy reakcję na giełdzie. Tak? Zobaczymy po prostu reakcję i ta reakcja doprowadzi do tak zwanej recesji. I tego boi się Powell. I dlatego po prostu on tego nie zrobi. A w którym momencie on zrobi 180, się z tego wycofa, no to zapewne musimy być cierpliwi, ale on nam o tym powie. On nam o tym powie. Jedno wam zapewniam w tym momencie, tak jak ja przeanalizowałem tą jego wypowiedź z Senatu teraz w środę, jest, że on sobie dokładnie zdaje sprawę, co tu się dzieje. On już pomniejsza jak gdyby problem inflacji, jak ktoś mnie pyta. Oni będą kombinować z tak zwanym obliczaniem inflacji na 100%, zresztą już to robią i zapowiedzieli to i będą w ten sposób wywierać presję na tak zwane mainstreamowe media, żeby łagodziły ton ryzyka, że inflacja jest jakimś tam wielkim problemem. A my wszyscy będziemy za to płacić, że tak powiem, bo inflacja nigdzie nie odchodzi. Inflacja jest z nami, ten historii o tak zwanym złamaniu łańcuchu dostaw napływa dużo więcej, można powiedzieć z dnia na dzień więcej i więcej. Chiny są w jakimś tam lockdownie, statki mają przestać odpływać. My mówimy, cena ropy naftowej w tym momencie podchodzi pod 85 dolarów za baryłkę. Now, ta cena ropy naftowej to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo chyba wszyscy wiedzą, co mój kanał słuchają, że 2 miesiące temu Biden uwolnił tak zwane strategiczne rezerwy ropy naftowej. I ja to powtórzę. Jaka by była cena dzisiaj, gdyby nie te strategiczne rezerwy ceny ropy naftowej nie były uwolnione? Czy mielibyśmy już 100 dolarów za baryłkę? Czy może byłoby to tam 95? W każdym razie, jak ja słuchałem dwóch analityków od ceny ropy naftowej, to oni spokojnie mówią, że w tym roku będziemy widzieć 100 dolarów za baryłkę. To jest minimum, czego oni oczekują. Jeżeli mamy połowę stycznia 85, to ja myślę, wydaje to nawet może być w pierwszej połowie tego roku. No, co to zrobi dla inflacji, nie muszę mówić. Plus oczywiście złamanie tego łańcucha dostaw i tak dalej. Także w tym momencie inflacja nikt nie odchodzi. Także oni najprawdopodobniej pozwolą tej inflacji osiągnąć jakieś tam wyższe poziomy, tak? Będą próbować ją zaniżać, ale w tym momencie polecam się wszystkim przygotować na to, że ta inflacja będzie z nami już dłuższy czas i w pewnym momencie będziemy widzieć ruchy na rynku cen złota i to dość duże ruchy i mi się wydaje, że to będzie ten moment też kwiecień, maj, jak w tym momencie, jak Fed zrobi te swoje 180 i się po prostu wycofa z tego całego swojego planu o podwyżkach, a przynajmniej da jakiś konkretny sygnał, że robi 180, że podwyżki podwyżkami, ale my do recesji nie możemy doprowadzić. To będzie taki moment, mi się wydaje, aha, moment, a kiedy dokładnie on będzie, to trudno powiedzieć. I tak to zostawię ten temat. Ten temat oczywiście będę kontynuował. Mamy połowę stycznia, także trochę czasu nam jeszcze zostało. Ale przyznam się, żeby tak zsumować, zakończyć tę całą sytuację, to ja w tym momencie nie spodziewam się krachu na giełdzie. Tak, nie spodziewam się krachu na giełdzie.
Fed po prostu dał mi do zrozumienia, Jerome Powell, że tego krachu po prostu nie będzie. On nie pozwoli na jakiś tam krach. To tyle. Dzisiaj wsadziłem wpis, napisałem kilka słów na temat tego doktora Robert Malone i wywiadu, który on udzielił dla Joe Rogan. Okay? Ja tutaj pod tym moim streamem wsadziłem link do artykułu na Zero Hedge, który porusza ten temat. Ja też wsadziłem link do mojego Rumble, który nagrałem w tym tygodniu, poruszając ten temat, tego wideo, tej rozmowy, tego, nazwijmy to, wywiadu, który w sumie jest tam prawie 3 godziny. To jest długi wywiad, oczywiście jest w języku angielskim. I co chciałem na ten temat powiedzieć, bo dla mnie to jest jeden z tych sytuacji, ten wywiad, który już osiągnął ponad 50 milionów views, wyświetleń, ponad 50 milionów na Spotify. Do tego, jak trzeba doliczyć, ja włączyłem tam też pod tym moim streamem link do tej rozmowy. Tak? To jest taki wywiad, rozmowa między Joe Rogan and Malone na Rumble. Ja spojrzałem na przynajmniej dwa konta na Rumble, które mają ten wywiad. Każdy z tych kont ma po 500 000 wyświetleń. Jak do tego dodamy BitChute i dodamy do tego brand YouTube i dodamy ten wywiad, który się ukazał na YouTube, który został usunięty, a miał też kilka milionów views, to możemy powiedzieć, że ten wywiad, tą rozmowę usłyszało już nie 50 milionów ludzi, tylko usłyszało już dużo więcej. Mam na myśli może nawet i 60, może nawet i ponad 60 milionów views, wyświetleń. Także ta rozmowa została usłyszana przez bardzo znaczną część opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Ja za bardzo się nie będę rozwijał na temat tej rozmowy tutaj, dlatego nagrałem ten Rumble video, który tam wkleiłem. Każdy może sobie kliknąć, co ja na ten temat myślę. Ja tylko tyle powiem, że to nie, że Robert Malone coś tam zdradził, jakąś wielką tajemnicę. Tak? On nie zdradził jakichś wielkich tajemnic. Te historie, mam na myśli, chodzą tutaj od pewnego czasu, dokładnie co się dzieje. Oczywiście mam na myśli o tych mass formation psychosis, czyli formowanie masowej psychozy na świecie. Tak? I on mówił na temat tej teorii, tych teoretyków, którzy jak gdyby stworzyli tą teorię jeszcze w XVIII wieku, ich zacytował, tak, podał ich imienia, nazwiska. To był belgijski jakiś tam psycholog, na tą teorią, tą teorię wykorzystali Niemcy podczas II wojny światowej, jak gdyby zaczarowali swój własny naród narodowym socjalizmem i tak dalej. No i właśnie Malone otworzył, jak z mojego punktu widzenia, taką puszkę Pandory, bo po prostu nie to, że on o tym mówił, bo on o tym mówił wcześniej, ludzie też o tym mówili, tylko w tym momencie my mamy sytuację, że 60 milionów ludzi w angielskojęzycznym świecie to usłyszało po prostu, jak gdyby przyjęło to troszeczkę na klatkę, co się dzieje. I to moim zdaniem zmienia bardzo, bardzo dużo. Także raz dla tych wszystkich, co znają język angielski, bardzo polecam ten wywiad między Joe Rogan and Malone. Trzeba pamiętać, że w tym całym obrazie, że Joe Rogan to nie jest jakiś taki gościu, nazwijmy to pro-Trump czy coś w tym stylu. To jest bardzo taki mainstream gościu, trochę po lewej stronie sceny politycznej. To nie jest żaden prawicowiec, coś w tym stylu. On publicznie poparł Berniego Sandersa na wybory w te ostatnie. Także to on absolutnie nie jest jakimś tam antyszczepionkowcem ani nic z tych rzeczy. Także to nie jest, nie spodziewać się tam jakichś wielkich antyszczepionkowej dyskusji. To jest typowa taka dyskusja z dość kumatym gościem, mam na myśli Robert Malone, który jest ojcem chrzestnym ten MRIA, tej całej szczepionki. I on po prostu wszystko tłumaczy, o co tu chodzi, jak to działa. I mniej więcej dlaczego my jesteśmy okłamywani, dlaczego ta psychoza, dlaczego te hulajnogi nam rozdają, jak się zaszczepisz i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajna dyskusja i otwiera absolutnie oczy. I tak moim zdaniem otworzyła oczy milionom ludzi, co się tu dzieje. I to jest swego rodzaju zmienia bardzo dużo. Szczególnie w tym roku, jak my tego rodzaju rozmowy potrzebujemy, że mamy wybory, które nadchodzą. Tak? To jest bardzo ważny rok. Także moim zdaniem to uważam, ten temat jest bardzo ważny. Fajnie by było, jakby, nazwijmy to, jakaś grupa psychologów
w Polsce by się tym tematem też zajęła, o co tu chodzi. Wiadomo, że mainstream będzie ich banował i tak dalej. Ale tak jak tu, nazwijmy, z tej strony jeziora ludzi banują i tak dalej, a mimo wszystko Joe Rogan zrobił z tego, nazwijmy to, taką falę, że oni już tego po prostu nie zatrzymają. Okay? Tyle na temat Joe Rogan and Robert Malone i w tym momencie przejmę do pytań. Tak? Wybrałem sobie kilka pytań tutaj. Mniej więcej pytania się powtarzają. Ja sobie wybrałem kilka pytań i jedyne co chciałbym to zachęcić, żeby te pytania, że tak powiem, nadsyłać, bo w tym momencie ja mam po prostu lepszy obraz, gdzie jest tak zwana opinia publiczna, ludzie, co mnie słuchają i co was interesuje, tak? Dlatego ja sobie wybrałem kilka tych pytań i mniej więcej, oczywiście jak ja czytam pytanie, to zazwyczaj jest tak, że to wybieram to jedno pytanie, a z tej serii jest kilka innych pytań, które po prostu nie da się tu poruszyć za jednym razem, ok? Czyli tak, ja przeczytam pytanie, oczywiście potem staram się odpowiedzieć. Jedna rzecz, która siedzi mi w głowie, to aspekt tego kryzysu. Czy kiedy on nadejdzie, to znaczy, że nastąpi to wielki reset i zniknie gotówka całkowicie? Czyli to jest takie, ja to oczywiście to pytanie jest dużo wcześniej, tylko wybrałem taki fragment, o co chodzi, bo to się powtarza w dużo mailach tego rodzaju, ta kwestia tych pieniędzy i tak dalej, kiedy one znikną, wielkiego resetu. Ja chcę zdradzić tajemnicę wszystkim. Moim zdaniem my jesteśmy, nazwijmy to, w takiej, nazwijmy to, dość mocno zaawansowanym początku fazy tego wielkiego resetu. My jesteśmy już w tym resecie, tak? Jak popatrzymy z historii, to te momenty teraz, gdzie my się znajdujemy w tym momencie, jak mamy niektóre państwa, że są 90% zaszczepione i boostery, są ludzie zmuszani do boosterów, to proszę mi wierzyć, to jest część tego całego wielkiego resetu. Ja to zawsze twierdzę w ten sposób, że jak już się ten kryzys skończy, to jedną z ostatnich rzeczy, które oni nam przedstawią, to będzie pieniądz, nowy pieniądz. Także tutaj troszeczkę ludzie czekają na jakiś wielki reset, a my jesteśmy już w tym resecie. Także to tak chciałbym wytłumaczyć, tak? Dlatego sobie to poruszyłem to. To jest tak. Co jeśli przed listopadem 2022 coś odwalą i nie dojdzie do wyborów w US, w Stanach Zjednoczonych? To pytanie się powtarza często, tak. I ja to pytanie w sumie poruszałem wcześniej i tak staram się cały czas mówić. Tu nie ma coś takiego, że na pewno to, czy na pewno tamto, że na pewno coś będzie. Ja to biorę pod tym względem na tej zasadzie, że oni w sumie nie mogą odwołać wyborów, tak. Czasu się nie zatrzyma. Wybory, tak jak są ustawione w Stanach Zjednoczonych, to jest sprawa konstytucyjna. Oni nie mogą sobie, prezydent, ani jakiś tam senat, czy tego, nie mogą sobie tak po prostu zmienić konstytucji i odwołać wyborów. Czy może nastąpić jakaś wyjątkowa sytuacja, coś w rodzaju wojny światowej i oni będą w stanie odwołać wybory? No, nie mogą odwołać wyborów, nawet w tego rodzaju, nazwijmy to, kontekście, tak? Po prostu wybory się odbędą. Ja na tym etapie ja nie widzę, co by mogło się stać, ja to od początku to powtarzam, żeby oni odwołali te wybory midterms. Wiem, że jakoś tam konstytucyjnie jest zaznaczone, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, tak? Coś tam jest takiego, chociaż dużo ludzi mi ostatnio, jak poruszyłem ten temat, zwróciło uwagę, że to też jest niemożliwe. Ponieważ nie ma wyborów prezydenckich, to ja tego nie będę wątka poruszał i nie będę w ogóle dotykał tego tematu. To są wybory tak zwane midterms do Kongresu i do Senatu. Czytajcie, to jest to takie w sumie wybory na poziomie federalnej do Rady Miejskiej. Tak to należy czytać. Tu nie ma powodów, żeby odwoływać tego rodzaju wybory. Nie ma jakiejś kataklizm naturalny, coś w tym stylu. Nie ma takiej opcji. Jak popatrzymy reakcje takich polityków, byłych polityków jak Obama czy Hillary Clinton, no to oni wyraźnie, nazwijmy to, przeprowadzają kampanię wyborczą w tym momencie. Tak? Oni wyraźnie próbują atakować Trumpa, media atakuje Trumpa, tak? Media, jak słuchamy tych na mainstream, tych wszystkich, na przykład jak ja sobie posłuchałem kilku mainstreamowych wypowiedzi na temat wczorajszego wiecu wyborczego w Arizonie, to wszystko było na tej zasadzie, że Trump alleges, czyli Trump
Trump twierdzi, że Trump to, że Trump tamto, tak? Wszystko, wszystko na tej zasadzie, że ten maniak Trump coś tam wierzy w jakieś oszustwo wyborcze, tak? Nikt nie podejmuje tematu, co się dokładnie stało podczas ostatnich wyborów, tak? Czyli media jest kompletnie ustawiona w narracji, że są pewne fakty, a Trump się z nimi nie zgadza, jak gdyby. Czyli nie ma coś takiego, że jest jakaś dyskusja, nazwijmy to w tej chwili Stanach Zjednoczonych. Mike Lindell wczoraj był w Arizonie też. On tam niedługo mówił, tam jakieś 5 minut, ale ja sobie przesłuchałem to jego przemówienie Mike'a Lindell. On właśnie mówił nawet na temat tak zwanych mediów konserwatywnych, tak? Tak, mówimy tu o Fox News, że oni też są po tamtej stronie, nazwijmy to frontu. Żeby tu nikt czasami nie myślał, że tu jest jakaś na tej zasadzie, że podział na lewicę i prawicę. To nie jest podział na lewicę i prawicę. To jest podział na to, co robi Trump i resztę świata. Tak, taki tu jest podział w tym momencie. I tak to należy czytać. I Fox jest po tamtej stronie, nazwijmy to frontu. Jedynie są jakieś takie, nazwijmy to osoby w środku na Fox News, które mają, nazwijmy to, sympatię do Trumpa. I tylko tyle, ale oni też tematów wielu nie poruszają, bo najprawdopodobniej nie mogą, tak? Ale to wszystko, jak popatrzymy na to, tą stację telewizyjną, nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, All American News, OAN, OAN, tak? Oni zostali deplatform, tak? DirecTV ich wyrzucił ze swojego kabla, tak? Kontakt zniknie z... Co to jest OAN? OAN to jest nic innego jak pro-Trump media. Małe media, no małe, już nie takie małe, bo dość duże, ale to jedne z tych mediów, które się urodziły po tym, nazwijmy to, ostatnich wyborach prezydenckich. To oni je deplatform, zdjęli ich z platformy, z jego największych providerów kabla telewizyjnego w Stanach Zjednoczonych. Tak? Także tu wojna absolutnie cały czas trwa i ta wojna nie jest, tak jak staram się powiedzieć, między konserwatywnymi a liberalnymi środowiskiem, tylko jest bardziej Trump i ekipę, która zbiera kontra reszta Ameryki czy reszta świata nawet. Tak to należy czytać. No i jeszcze raz, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy oni są w stanie zatrzymać wybory, no nie mogą. Nie mogą w stanie. Nawet jak coś odpalą, jakiś kryzys międzynarodowy, to oni tych wyborów nie zatrzymają. Nie ma takiej opcji. I co ciekawe jest, jeżeli oni pójdą na wariata, bo tak należy czytać, coś na szybkiego zorganizują, bo to, co się dzieje w tym momencie dzisiaj na świecie, tak jak ja czytam, ten cały pandemia i ten cały, nazwijmy to, kryzys, który Powell tam próbuje stabilizować te rynki i tak dalej, te całe jego taper i te całe jego podwyżki stóp procentowych, do które nie zobaczymy, już w tym momencie jestem pewien, że nie zobaczymy. Jak to wszystko oglądamy, no to co to jest? To jest kupowanie czasu, czyli coś się dzieje, że oni potrzebują więcej czasu, tak? I tu wracamy w tym momencie do kalendarza. Niech ktoś spatrzy na kalendarz, niech ktoś popatrzy na agendę 2030. Ta cała zmiana ma potrwać do pewnego momentu, gdzie rzeczy się będą dziać. Ja to troszeczkę już tłumaczyłem kilka streamów do tyłu, nie? Że oni absolutnie przewidzieli, że w Stanach Zjednoczonych nazwijmy to Obama czy Nancy Pelosi nie będą wiecznie rządzić, tak? Że tak zwana partia republikańska zdominowana przez Rhino, czytaj Murkowski, Romney i tak dalej, to jest też część tej partii, która jest kontrolowana przez tych ludzi, tak? I nawet jak jakiś tam Trump czy ktoś, Ron DeSantis wygra jakieś wybory, no to stworzy mu się następne komisje, będą go próbować impeach, to co zrobili z Trumpem, tak? Będą go maltretować, będą w niego strzelać i tak dalej. I to doprowadzi do kolejnych wyborów i wtedy kolejny Obama się pojawi i ta agenda 2030, oni dociągną na tą wózku i tak dalej. I sobie dobrze znają sprawę, w którym my jesteśmy miejscu i co się dzieje. Dlatego moim zdaniem to, co Trump robi, to jest absolutnie kluczowe w tym całym obrazie. Absolutnie kluczowe, bo on po prostu nie odpuszcza. Po prostu nie odpuszcza, zmienia partię republikańską i w tej całej sytuacji oligarchia ma bardzo poważny problem. I w tym momencie oni mogą, ja to oczekuję bardziej z nich, z ich strony jakichś panicznych ruchów, bardziej, bo w pewnym momencie im sytuacja się będzie wymykać spod kontroli. I moim zdaniem już się wymyka spod kontroli. Moim zdaniem opinia publiczna, tak jak jest anty-Biden, antypartia demokratyczna, proszę mi wierzyć, że oni się tego nie spodziewali. Oni się tego nie spodziewali. Ja pamiętam takie przemówienie Bidena jeszcze z kampanii wyborczej,
jak w Michigan to było, nie zapomnę tego przemówienia. To było to przemówienie, gdzie on dał wszystkim do zrozumienia, że w sumie wybory już są ustawione i ja wygrałem. Było jeszcze w kampanii wyborczej, jakieś 3 tygodnie przed wyborami. Jak on tam w sumie dał tym ludziom do zrozumienia, w sumie o co chodzi walka. Ja szkoda, że tego nie zachowałem sobie tego wideo, powinienem sobie nagrać go. Ale ja nie zapomnę, jak on to powiedział, że w sumie to nie walka chodzi, i on to powiedział w tym kontekście, to nie chodzi o to, że ja te wybory wygram czy przegram, bo ja je wygram, bo one są ustawione, ale bardziej chodzi o to, co będzie po wyborach. I on to dał do zrozumienia tym ludziom, co go tam słuchali, ta garstka, że on naprawdę na nich liczy, żeby po wyborach oni też z nim byli, żeby go nie odpuścili, bo on będzie ich potrzebował wsparcia i poparcia bardziej po wyborach, jak przed wyborami, bo te wybory on już wygrał. Tak, to były jego słowa. To były jego słowa. To było w kampanii wyborczej przed wyborami. Mi to utkwiło w pamięci. Czyli oni brali pod uwagę, że ich największe zmartwienie, ich największe takie, nazwijmy to, obawy były bardziej nie tyle wybory, które sobie ustawili, ile co będzie po wyborach. To była dla nich niewiadoma. I w tym momencie ta niewiadoma, która była dla nich, już nie jest niewiadoma. Oni już wiedzą, o co chodzi. Partia Demokratyczna jest dead, tak? Jest nie żyje, tak? Biden jest na bardzo niskich poziomach, a Kamala Harris jeszcze jest na dużo mniejszych poziomach jak on. Czyli są w sytuacji, nazwijmy to, naprawdę desperacja, tak? I teraz w tym momencie, jak jesteś w takiej sytuacji desperacyjnej, no to oni potrafią zrobić błędy i te błędy możemy zobaczyć. W tym momencie, mi się wydaje, z połowy stycznia to się będzie rozkręcać. Trump dominuje absolutnie partię republikańską. To się będzie rozkręcać. Zobaczymy, jakie oni ruchy robią. Najbardziej oczywiście ja się obawiam to wojny z Rosją. Tego ja się najbardziej obawiam. I oni musieliby tę wojnę dość wcześniej zacząć. Teraz. Bo jak ona potrwa dość długo, ta wojna z Rosją, a najprawdopodobniej nie potrwa długo, to moim zdaniem jeszcze bardziej obniży loty demokratów. Oni nie będą chcieli czegoś odpalać na kilka miesięcy przed wyborami, bo to będzie zbyt żywe obrazki, nazwijmy to, trupów i krwi i jakiegoś tam większego konfliktu światowego, w sumie wywołanego przez Amerykę, bo to tak trzeba patrzeć, tak? Tego obrazki nie będą pozytywne dla siły politycznej, która jest przy korycie dzisiaj. Także to im w sumie pogorszy sytuację. Ale mogą grać jakoś wabank, panika i tak dalej i odpalić jakiś, nazwijmy to, akt na granicy gdzieś tam rosyjsko-ukraińskiej, oskarżą o to Rosję. Na ten temat jest bardzo dużo plotek w ostatnich kilku dniach, tak, że szykuje się jakaś akcja. Nam najsi Rosja i tego w sumie się boję, tego typu rzeczy, ale to wyborów nie zmieni. Oni nie zatrzymają wyborów, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Co pan myśli, jak już Trump wygra wybory midterm z grupą republikanów, co mógłby to ulec zmianie? To co mogłoby ulec zmianie? Ja na to ten temat napiszę, tak? Czyli to jest na tej zasadzie, co oni z tym fantem zrobią. Jak już republikanie dorwą się do koryta, to co się wtedy stanie? To jest osobna dyskusja, ja mam to na uwadze. Ten Youngkin w Virginii został zaprzysiężony wczoraj i on fajnie to zrobił. Przede wszystkim numer jedną rzecz, którą coś zrobił, to zlikwidował wszystkie obowiązki szczepień. Numer jeden rzecz, którą zrobił Youngkin w Virginii. Także to są te tematy. Ja te tematy poruszę. Z czasem będę ich więcej poruszał. To jest, tak jak mówię, dla mnie bardzo ważny temat, co republikanie zrobią. Jeszcze nie teraz, bo to troszeczkę za wcześnie. Teraz tak, czy mógłby pan, tak, w sensie, czy tak, to, bo chyba wszystkim fizycznym zrobię. Tak, jeśli chodzi o kasę też, jeśli chodzi o kasę, co Trump zrobi z tym, co się dzieje na giełdzie, na rynkach, to jest najważniejszy temat w tym wszystkim. I dlatego tak bardzo w sumie ja popieram Trumpa, wbrew pozorom, bo ja ten świat chcę, żeby Amerykanie ułożyli po swojemu. Dolar jest skończony. Dolar już nie da się uratować dolara. Kryzys gospodarczy nas czeka. On będzie. Teraz bardziej to, co walka się toczy o to, kto będzie układał ten nowy świat po kryzysie, czy to będą republikanie, czy to będzie oligarchia z Davos i Gates, Soros i ta spółka. Tak? Kto będzie układał amerykański system finansowy po kryzysie? To jest to bardzo ważne pytanie i moim zdaniem najważniejsze w tym wszystkim,
bo to ułoży świat na następne pokolenia przyszłe. I dlatego tak bardzo ja chcę, żeby Trump to objął tą schedę, żeby Republikanie to absolutnie wszystko przechwycili, tak? Żeby nie było to, co ja nazywam jakiegoś komunofaszystowskiego systemu, który wyraźnie nam kreują oligarchia światowa i Unia Europejska, tak? To tyle. A ten temat wróci. Ja ten temat będę często poruszał. Im bliżej do wyborów ja ten temat gospodarczy, jak to powinno wyglądać, jak Trump to obejmie, ja to będę poruszał. Tak? Panie Arturze, mam pytanie odnośnie inwestycji. Tych pytań było kilka, tak jak mówię, to jest jedno z tych pytań, co się powtórzyło kilka razy. Czy zamieniłby pan złotówki na euro lub dolara? To jest to pytanie, tak? I teraz tak, ja już raz porównałem, mówiłem na ten temat, że dla mnie ja traktuję złotówkę w tej samej kategorii jak rubel. A rubel nie jest wcale taki aż, nie różni się zbyt dużo od tureckiej liry, czy tych jakichś tam peso z Wenezueli i tak dalej. To jest ta sama ta kategoria. Jak dla mnie złotówka jest bardzo słabą walutą i moim zdaniem ta złotówka, która dzisiaj jest, ona zniknie. Tylko my nie wiemy kiedy. Moim zdaniem, jak Davos przygotowuje tą całą akcję nam, wymianę pieniędzy, to oni chcą to zrobić moim zdaniem wszędzie, nazwijmy to jednym kopnięciem. To nie, że każda waluta będzie po kolei, nazwijmy to, znikać i będzie panika na giełdzie jedna po drugim. Oni chcą odpalić nowy system, zapewne odpalą naraz, w jednym momencie. Dlatego to wszystko jest tak podtrzymywane sztucznie. To jest moje zdanie. Czyli tak, złotówka może dotrwać do momentu, jak euro i euro i dolar ciągle będą w obiegu. I w tym momencie tak, jak ja bym mógł, gdzie bym trzymał dzisiaj złotówkę, czy w dolarze, czy w euro, czy w złotówce, to ja bym wolał trzymać w dolarze czy euro, tak. Czy ja uważam, że euro i dolar przetrwają? No, ja uważam, że ani euro, ani dolar nie przetrwa. Ani jedno, ani drugie. To jest takie trochę przeskakiwanie z garka na patelnię, tak? Patelnię, która się grzeje dość mocno, by the way, i garnek, który się gotuje. Tak to tu porównują raczej. Także ja bym w sumie nie przeskakiwał z euro do dolara. Jakbym miał gdziekolwiek, znaczy ze złotówki na euro do dolara. Jeżeli ja bym miał przeskakiwać ze złotówki w jakąkolwiek walutę, to bym przeskakiwał w fizyczne złoto i srebro. Tak ja bym robił, bo moim zdaniem, tak jak mówię, plan jest wyraźnie, oni idą w tym kierunku, żeby te wszystkie waluty w jednym momencie, jak to się mówi, flipnąć na drugą stronę. Wyraźnie nie jest to, że one będą padać jeden po drugim jak domina. A jeżeli będą padać, to będzie bardzo to szybko trwało. Można powiedzieć, że turecka lira już pada. No można tak to powiedzieć, ale w sumie ona nie pada. Ona po prostu traci na wartości dużo więcej jak inne waluty. Polska waluta też traci więcej na wartości jak euro i dolar, a wszystkie waluty tracą dużo na wartości w stosunku do złota i srebra. Także to wszystko w tym momencie pada. To jest bardzo powolne padanie, ale pada. Ale ja bym nie przeskakiwał ze złotówki na euro ani dolara. Ja bym osobiście nie przeskakiwał. Czytam pytanie. I on radzi tutaj, żeby konta walutowe, bo tu on porada z innego kanału, żeby otwierać konta walutowe. No to ja bym nie otwierał konta walutowe. Ja bym nie otwierał. Tak? Jak ktoś potrzebuje dostęp do gotówki, jak każdy z nas potrzebuje dostęp do gotówki, no to ja już kiedyś mówiłem, to trzymać jakąś tam ilość gotówki potrzebną na wydatki na koncie, trzymać tą ilość gotówki, a wszystko, co można, co nie potrzebujesz tych pieniędzy, tak zwane oszczędności, do tego się pozbywać. Ale nie zamienić tego na euro do dolara, bo to wszystkie waluty te papierowe są skończone. Są wszystkie, podstawy są takie same. To jest słowo honoru prezydenta Bidena, że dolar amerykański jest bezpieczną walutą. Czy ktoś ma zaufanie do słowa honoru prezydenta Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych? Bo ja nie mam. Także tu jest to pytanie, żeby otwierać konta i tak dalej. Dwa tygodnie temu mówił pan na temat kryzysu, że się rozwinie i globaliści będą chcieli zmienić pieniądz.
Może to będzie tak, jak może to będzie atak hakerski, dlatego trzymanie oszczędności w gotówce w domu jest lepsze od trzymania ich w banku. No, to jest jedna część pytania. Tak. Ja uważam, że jakąś tam część gotówki przydałoby się mieć na małe wydatki też w kieszeni. Ja osobiście zawsze mam małą gotówkę w kieszeni, tak? Ja małą gotówkę mam też w banku. To są wszystko małe gotówki, ja zawsze patrzę 3-4 tygodnie do przodu. A moje wszystkie oszczędności, ja nie mam oszczędności, nazwijmy to w papierze, jak gdyby, tak? Nie mam, wszystko mam zainwestowane. A na obroty, na jakąś takie dzienne zakupy i tak dalej, to tak, to mam w papierze i mam część w gotówce w kieszeni dosłownie, a część mam tam na koncie bankowym. Tak ja funkcjonuję. I to nie mam dlatego, że się boję, że hakerzy, tylko ja sobie z tego zdaję sprawę, że te pieniądze, co ja mam w gotówce, to one po prostu mogą przepaść. Tak? Ja sobie z tego zdaję po prostu sprawę, dlatego trzymam tam minimalną ilość. I nie boję się tego, bo hakerzy, dla mnie to system w sumie już jest zhakowany. Ja w mojej głowie system już jest w sumie skończony, tylko czekam na ten moment, kiedy on się zakończy, ale wszystkie symptomy, które ja widzę, to jest na tym zasadzie, że system już jest skończony. Tylko teraz ja staram się relacjonować, jak to się wszystko odbędzie. Także tak, ja bym trzymał jakieś oszczędności w domu, w gotówce, ale nie nazywam to oszczędności, to by była taka gotówka na małe wydatki tu i tam. A najlepiej to bym radził absolutnie wszystkim mieć dosłownie w domu dosłownie kilka srebrnych monet, kilkanaście srebrnych monet, tak, w dobrym miejscu. Takie monety, które są rozpoznawane przez każdego absolutnie jubilera i będzie po prostu można pójść taką monetą i zamienić ją na gotówkę, która w danym momencie będzie krążyła po rynku, tak? I to jest to drugie pytanie, dużo ważniejsze moim zdaniem. Wspominał Pan na temat trzymania akcji w kopalniach, czy też w firmach energetycznych i tak dalej. Pytanie, czy według Pana hakerzy nie zamieszają na kontach papierów wartościowych, tylko na kontach pieniężnych? Tak. Moim zdaniem też. Ja tego to się w sumie bardzo obawiam. Jaki ten świat po drugiej stronie będzie? Tak? Czy oni tak nie zhakują, i to zhakują w cudzysłowie oczywiście, tak? Też i rynku papierów wartościowych. Czy to, co jest tak dużo hałasu na temat, że zniknie własność prywatna, bo to się do tego sprowadza, tak? Bo my wszyscy jesteśmy osoby prywatne i ty prywatnie jesteś właścicielem jakiegoś tam budynku, czy korporacji, czy jakichś tam udziału w jakiejś tam firmie, tak? To jesteś prywatnym inwestorem, ty jesteś prywaciarz, jak gdyby, tak? I te historie o tym, że oni zlikwidują własność prywatną, krążą po rynku, tak, można powiedzieć. I tego jest dość dużo. I ja się tego absolutnie boję i ja tego nie wykluczam. Ja to zawsze patrzę na tego rodzaju, nazwijmy to rewolucje, którym jesteśmy świadkami dzisiaj na świecie, to ja zawsze porównuję się do tych historycznych rewolucji, któreśmy widzieli we Francji, na przykład w Rosji Sowieckiej w 17 roku, czy 18, 19, czy na przykład w Polsce to, co jak Lewica dorwała się do rządu w 1944-1945 roku, tak, i Bolesław Bierut i ci, jak oni podeszli do tak zwanej własności prywatnej, tak. Te historie do dzisiaj próbują oddawać ludziom kamienice, ziemię jakieś tam rolne i tak dalej. Ludzie się upominają o swoje własne majątki, które potracili po tym, jak Bierut i koledzy mu zabrali to wszystko, tak. Także to jest tego rodzaju event, kryzys na świecie nas czeka. Ja absolutnie się spodziewam tego, że oni będą próbować robić nam kompletną komunofaszyzm. Ja się tego spodziewam, tylko ja jestem na tyle optymistycznie na to nastawiony, że najprawdopodobniej im się nie uda, bo Trump wygra wybory w przyszłych wyborach i bez Ameryki będzie im bardzo trudno to zrobić, bardzo trudno to zrobić. Ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, to tak, ja się tego absolutnie obawiam, że taki jest plan. Taki jest plan, żeby pozbawić nas wszystkich własności prywatnej i zostawić nam tam jakieś minimum i najlepiej wrzucić nam jakąś ryskę, miskę ryżu i utrzymywać nas na jakichś zasiłkach jako siłę roboczą. Tego ja się obawiam, tak, tego ja się obawiam. Następne pytanie. Czy sądzi Pan, że w momencie, jak oni będą trzymać władzę, na przykład w momencie przegranych wyborów przez demokratów, nie rozkręcą kryzysu poprzez działania Fedu, hakerów i inne? Tak, to jest mniej więcej podobne pytanie jak to poprzednie, tak? Jak im się sytuacja
będą tracić władzę. Jak przychodzi ten moment, że sytuacja się im zaczyna komplikować, ja trochę poruszyłem ten temat wcześniej, że oni mogą w pewnym momencie panikować, tak, że odwalą nam jakiś tu event światowy, żeby jeszcze bardziej zamieszać. Tylko to moim zdaniem im jeszcze bardziej skomplikuje całą sytuację, jak ktoś mnie pyta. Tak jak mówię, dla nich w tym momencie najważniejsza rzecz, jaka stoi przed nami wszystkimi w tym roku, najważniejsza rzecz, absolutnie najważniejsza, to są tak zwane wybory midterms. Tak jak dla nas one są ważne, tak i dla nich te wybory są ważne. I moim zdaniem oni będą, moim zdaniem, tak ja myślę, oni będą próbować ocalić jak najwięcej. Tak? Może jakiegoś nowego Obama wyskoczy z kapelusza i będą jakiś nowy Kennedy demokratyczny, coś w tym stylu, jakiś nowy bohater gdzieś tam, który będzie, jak to się mówi, przeciwstawi się Trumpowi i tej rewolucji republikańskiej, która wyraźnie nadchodzi. Ja nie wiem, co oni zrobią, nie wiem, co nam przyszykują, ale moim zdaniem oni będą próbować ocalić jakiekolwiek przyczółki, jakie mają, tak? Będą absolutnie próbować to robić i na tym się będą skupiać. Tak. Może faktycznie oni siedzą już na informacjach, że oni już to przegrali, tak? Bo pamiętajcie, że oni kontrolują takie coś jak Facebook, Google, oni kontrolują bardzo, bardzo dużo rzeczy i w związku z tym oni obraz mają dużo lepszy i oni na przykład wiedzą, że słuchaj, my w tym momencie już tego nie wygramy. Tak? I w tym momencie widzimy coś w rodzaju jakiegoś sytuacji, jakiś haker, jakiś coś i oni w tym momencie skomplikują jeszcze sytuację jeszcze bardziej. No, ale tak jak mówię, to doprowadzi do kompletnego przejęcia władzy przez republikanów w Stanach Zjednoczonych. Także ja nie wiem, gdzie oni tu na tym zyskają, gdzie oni z tego coś będą mieli. Moim zdaniem oni powalczą w tych wyborach, tak? Oni powalczą, oni będą próbować ocalić coś, ile mogą, tak? Z tego, co jest w tej całej sytuacji i powalczyć jeszcze, spróbować w 2024 w prezydenckich i ewentualnie może nam wtedy jakiegoś Obamę pokażą, albo ten Buttigieg, albo jakiś inny demokratyczny nowy bohater i tak dalej, się nagle wyłoni i przejmie proces polityczny, tak jak Trump to zrobił po stronie republikańskiej, tak? Może na to oni liczą, tak? Może Greta Thunberg dostanie obywatelstwo amerykańskie i będzie startować w wyborach prezydenckich. Nie wiemy, ale moim zdaniem oni będą walczyć politycznie. Oni, a najbardziej, co ja się w sumie obawiam, to się obawiam wojny z Rosją na dużą, wielką skalę. Tego się bardzo boję. Teraz tak, ostatnie pytanie i to jest dość ważne pytanie, trochę techniczne. Dzień dobry. Czy mógłby Pan się odnieść do tak zwany paper silver ratio, czyli zaraz wytłumaczę. Zawsze było około 200, teraz podskoczyło powyżej 500. Co się dzieje? Czy mógłby się Pan do tego odnieść? Co to jest paper silver ratio? No to jest ta, oni tak to patrzą, jak jest po polsku ratio, nawet nie jak jest po polsku ratio, ale chodzi o to, że relacja między tak zwanym papierowym srebrem a autentycznym srebrem, który jest na rynku. I roczna produkcja srebra na świecie, nie wiem ile wynosi, jakieś tam chyba 20 miliardów dolarów rocznie wartości srebra się wydobywa w kopalniach. Tyle jest mniej więcej tego srebra produkowane na świecie. KGHM, ta nasza polska kopalnia gdzieś tam z Lubina, jest jednym z największych producentów srebra na świecie. Now, ten ratio paper silver to jest troszeczkę inna piłka. To jest tak zwane future silver, czyli nic innego jak można zainwestować w przyszłe srebro, wydobycie srebra, które będzie na świecie. I te ratio podskoczyło do poziomów, jak to się tutaj mówi, unsustainable, czyli to, jak tu on wymienił 500, a ostatnie, jakie ja widziałem, było w granicach 350. Jeżeli już jest 500, to jestem trochę zdziwiony, ale w tym momencie się tu absolutnie niczemu nie dziwię. Co to jest? No to jest to, że ludzie kupują srebro jak gdyby w przyszłości, czyli mają gwarantowane przez tak zwane papierowe obligacje, że kupują złoto na papierze, srebro na papierze. Ten sam pomysł polega na future gold, mamy future oil. To jest znana technika, że tak powiem, bycia posiadania złota czy srebra, to jest po prostu mieć tak zwane future, czyli nie masz fizycznie złota w domu, monet czy tam sztabek, tylko masz je na papierze,
Tak? I to są tak nazwijmy przyszłe kontrakty, które są zawierane z producentami tego produktu, w tym momencie srebra, że oni ci te srebro dostarczą w przyszłości. No i teraz jest ten ratio, czyli ta porównanie jest 500 do 1, czyli za każdą jedną uncję złota jest 500 uncji złota, które ma być wydobyte w przyszłości. Czyli nazwijmy to, ten poziom jest, że oni nie mogą, jak daleko to oni posuną, że tego srebra po prostu musieliby produkować bardzo wiele lat do przodu, żeby te wszystkie srebro, co zostało zakupione, żeby te kontrakty wypełnić. Tak? I to jest to unsustainable. To nie może trwać zbyt dużo, bo te fizyczne srebro ciągle jest nabywane. Tak? I w pewnym momencie, jak jest tylko 20 miliardów rocznie, jak my byśmy kupili fizycznie 25 miliardów srebra rocznie, no to w tym momencie te 5 miliardów brakuje. Czyli my na maksa możemy kupić tylko 20 miliardów, czyli jakby było więcej popytu, wystarczy o trochę, to w tym momencie cały rynek się wali, wszystko się zawala. Tak? Już kilka razy próbowano ten rynek, że tak powiem, zawalić, ale nigdy im się nie udało. To jest jedna z tych powodów, że ja uważam, że lepszym inwestycją pomiędzy złotem a srebrem jest srebro, bo ten relacja między papierem a fizycznym srebrem jest dużo korzystniejsza dla rynku srebra niż na rynku złota. No, to dzisiaj nie jest kryzysem. W pewnym momencie to będzie kryzys. Tak? To będzie kryzys. To są właśnie te teorie, że cena złota, cena srebra za uncję, tak jak teraz jest tam w granicach 22 z kawałkiem 23 za uncję amerykańskiego dolara, no to są te teorie, że to w sumie powinno być na granicy 500-600 złotych za uncję. I to nie ja wypowiadam tego rodzaju sumy, to są ludzie, którzy siedzą w tym biznesie. Tak? Czyli srebro, autentycznie wartość srebra jest już dzisiaj na poziomie setek dolarów za uncję, a nie tak jak mamy 20-23 dolary. I to absolutnie dlatego ja wszystkim w sumie polecam, to jest jeden z głównych powodów, że ja polecam, żeby na tym etapie lepiej kupić srebro jak złoto, bo po prostu tego srebra nie ma dużo, jest bardzo, bardzo mało. To jest potencjalnie bardzo wybuchowa sytuacja, ale moim zdaniem ona się zmaterializuje w momencie, jak zobaczymy kryzys. Tak? A kiedy my ten kryzys zobaczymy, to ja w tym momencie nie wiem, bo to, co Powell powiedział w środę, to mi dało do zrozumienia, że on zrobi absolutnie wszystko, żeby kryzysu nie było. Tak? On dokładnie wie, on nie jest głupi i naiwny. On dokładnie wie, że jakiekolwiek podnoszenie stóp procentowych w tym momencie doprowadzi do tak zwanej recesji. A recesja, to ja o tym mówiłem, recesja to w tym momencie jest koniec gry. Jest koniec. Także on nie doprowadzi do recesji. Czyli najprawdopodobniej nie zobaczymy na jakąś większą skalę kryzysu w kwietniu, w maju, ale zobaczymy dość poważne ruchy tu i tam. W momencie, jak on będzie instalował te podwyżki stóp procentowych, rynki będą reagować. Także on będzie musiał zrobić 180 i to, co on tam powiedział w środę, w tym momencie to on dał nam zrozumienia, że on zrobi 180, żeby ratować gospodarkę amerykańską. Tak? A czy giełda na to zareaguje, jak on zrobi 180? Absolutnie zareaguje. Tylko teraz skala tej reakcji giełdy na te jego ruchy, no na to będziemy musieli poczekać. Bo wielu ludzi w tym momencie otworzy oczy i powie tak, okej, czyli Fed już nigdy, absolutnie nigdy w życiu nie może podnieść stóp procentowych. Nigdy, nigdy. Już w tym, czyli system, nazwijmy to, bomba tyka tak, że nazwijmy to, oczy otworzy bardzo wielu ludzi, że system jest unsustainable, cały system, nie tylko srebro, złoto czy ropa i tak dalej. Cały system, dolar tyka bomba. Bo w tym momencie tylko kilku ludzi twierdzi, że bomba tyka na dolara. A to będzie ten moment, jak już Fed zrobi 180 i przyzna się, że nie będzie mógł już nigdy w życiu podnieść stóp procentowych. To znaczy, że już znaczna, bardzo znaczna większość inwestorów wreszcie się przekona, że to już jest koniec. To jest kwestia po prostu czasu, zanim ten dolar się skończy. Tak? I co oni dokładnie zrobią, to ja nie wiem. Dla mnie to powinna być na tej reakcja, że też powinien rynek się kompletnie zawalić. Ale ponieważ Fed będzie ratował rynki i napompuje kupę kasy w to wszystko, najprawdopodobniej nowe quantitative easing i tak dalej, to trudno powiedzieć, co oni zrobią. Najprawdopodobniej giełda pójdzie w górę, tak? Jak tych liquidity, tej kasy on napompuje, no to wszystko pójdzie znowu do góry. Pójdzie znowu, absolutnie może pójść do góry, tak? Nie ma znaczenia, że kiedyś tam w przyszłości dolar się skończy. Wiadomo, nic nie trwa wiecznie. Tak? Na tyle.
tym moim dzisiejszym streamie. Przymierzam się do streamu kolejnego na Rumble. Opublikowane zostały dość ważne dokumenty, które ja tutaj sobie trochę przeczytałem, wysłuchałem kilku ludzi i tak dalej. I na temat tak zwanego repo market kryzysu, któryśmy widzieli w 2018-2019, tak? Ten repo market kryzys był dość istotny w tym całym obrazie z tym, co się dzieje, bo to wypełnia pewną taką linię wydarzeń, która doprowadziła nam, że dzisiaj jesteśmy w kryzysie wirusowym. Moim zdaniem to jest taki dość znaczny puzzle, który wsadza w ten obraz. Dlatego ja się przygotowuję na tym na Rumble. Nie będę tego robił na YouTube moim zdaniem, bo po prostu nie chcę, żeby YouTube jakiś tam za bardzo słuchał, ingerował w to wszystko i zrobię to na Rumble. Z tego przygotuję, to będzie w środku tego tygodnia. Także będzie dodatkowe wideo na Rumble. A polecam jeszcze te moje ostatnie Rumble, co zrobiłem na temat Joe Rogan and Malone. I to tyle w tym niedzielnym streamie. Mam nadzieję, że było ciekawe. Dziękuję wszystkim, że tak licznie mnie słuchacie. God bless you all i do następnego razu.